czy wchodząc na samym szczycie Hossy. Da się na tym zarobić. Cześć, witajcie po kilku miesiącach przerwy w aktualizacjach naszego eksperymentu long term zakupu kryptowalut Bitcoin, Ethereum, BNB na długi okres czasu. Można zauważyć, że ten eksperyment został rozpoczęty na najwyższej hoście, jaka tylko mogła być, na najwyższych cenach Bitcoina, Ethereum, BNB, jakie tylko mogły być. Zacząłem robić to równy rok temu, czyli powiedzmy od 1 stycznia 2022 roku, a mamy już końcówkę grudnia właśnie tego roku 2022, więc jeszcze jakiś tydzień czy dwa i będzie równiuteńki rok, odkąd zacząłem prowadzić taki eksperyment. Czas właśnie pokazał to, że ten eksperyment został jakby rozpoczęty w najgorszym możliwym czasie dla osób, które weszły dopiero na ten rynek, bo były to najwyższe ceny, najbardziej napompowane ceny, jakie tylko były w ogóle tych coinów, odkąd powstały. I kiedy ja zacząłem je kupować rok temu, tylko w tym eksperymencie, to przynosiły te inwestycje, te zakupy tylko straty względem dolara. Oczywiście sztuki się zbierały, sztuki się gromadziły, jest coraz więcej sztuk dzięki tym zakupom, ale w stosunku do dolara cały czas straty. Ale bardzo się cieszę, że rozpocząłem ten eksperyment w tym właśnie czasie, czyli na samym szczycie Hossy, z tego względu, że będzie można to fajnie porównać w jakimś troszeczkę dłuższym terminie, co w ogóle też było zakładane, że zakupy są robione na dłuższy okres, czyli na około tam powiedzmy 4 lata, na pełny taki cykl, co można stwierdzić historycznie, że co 4 lata był cykl na kryptowalutach, na Bitcoinie i uważam, że dalej ta cykliczność zostanie zachowana. To właśnie dobrze, że to było zrobione na samym szczycie, bo teraz będzie można to porównać i sprawdzić, czy osoby, które wchodzą na szczycie, na samym szczycie Hossy, czy są w stanie w przyszłości jeszcze na tym jakoś dobrze wyjść poprzez robienie DCA, czyli Dollar Cost Average, czyli jeszcze raz uśrednianie po prostu i regularne zakupy co jakiś czas, czyli u nas w moim eksperymencie jest to raz w tygodniu. Czy wchodząc na samym szczycie Hossy da się na tym i tak zarobić? Myślę, że się da, tylko tak jak mówię, musi upłynąć odpowiednia ilość czasu i ten eksperyment da nam właśnie odpowiedź na to, ale jeszcze nie dziś, jeszcze nie w tym roku, myślę, że nawet nie jeszcze w przyszłym roku, tylko właśnie jak będzie kolejna Hossa i poprzebijamy ATH lub nawet gdy do nich tylko dojdziemy, ale kiedy teraz robimy reinwestycje, teraz dokupujemy sztuki, kiedy jest tak nisko, to nawet powrót do starych cen, do tylko starych ATH bez ich przebijania i tak już będziemy na plusie. Także sprawdźmy, kontynuujmy ten eksperyment i zobaczymy, co z tego dalej wyjdzie. W dzisiejszym filmie pokażę, jak duże straty poniosłem poprzez zakupy, regularne zakupy Bitcoina, Ethereum i BNB przez cały rok, raz w tygodniu po 100 dolarów. Za chwileczkę przełączę na ekran i pokażę, jak to właśnie wygląda. Ale jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość, ale zanim jeszcze ją ogłoszę, to tylko chcę zrobić takie małe podsumowanie tego, co działo się w tym roku, bo wydarzyło się naprawdę bardzo dużo, ale ja uważam, że to były dobre ruchy i że to bardzo pozytywnie w dłuższej właśnie perspektywie wpłynie na rynek. Dlaczego? Dlatego, że upadło wiele projektów. Upadł cały ekosystem Terra z tokenem Luna i stablecoinem UST, co wywołało ogromny szok na rynku i ogromne spadki. Następnie, całkiem niedawno, bo około miesiąca temu, półtorej miesiąca temu, upadła jedna z największych giełd na świecie, FTX. Te wydarzenia spowodowały efekt domina i upadki innych firm. Wielu firm, naprawdę wiele firm podczas tej bessy, podczas tego roku upadło. Jest to ogromna strata. Są to bardzo złe rzeczy dla osób, które nieprzyjemne i w ogóle dla osób, które trzymały tam pieniądze, które inwestowały akurat w te tokeny. To są bardzo przykre sprawy, że te osoby po prostu potraciły pieniądze. Jest to bardzo niefajne, ale dla rynku kryptowalut jest to naprawdę, ja uważam, coś dobrego. Rynek kryptowalut oczyścił się z bardzo dużych, ale niedobrych graczy na tym rynku. Osób, które oszukiwały, osób, które brały ludzkie pieniądze i coś z nimi robiły, kiedy nie miały do tego prawa. Było łamane właśnie prawo przez te firmy jak FTX, były inwestowane gdzieś te pieniądze, gdzie nie powinny być inwestowane, były gdzieś pożyczane, były grane na dźwigni przez właściciela. Oczywiście jakichś tam stuprocentowych szczegółów na dzień dzisiejszy nie da się powiedzieć, co tam się jeszcze działo,
teraz dopiero rozpoczęło się śledztwo, za jakiś czas dowiemy się, co tak naprawdę działo się z tymi pieniędzmi, gdzie one były, zamiast na portfelach użytkowników. Te pieniądze były święte, bo były własnością prywatną ludzi, a po prostu giełda sobie z nimi robiła coś, czego nie mogła. Więc bardzo dobrze, że taki FTX upadł. Inne firmy, te, które grały czysto, to szkoda, że upadły. Naprawdę mi bardzo w sumie przykro. No i wielu osobom, które straciły kurde kasę, no współczuję. Ale jeszcze raz powiem, dla rynku kryptowalut jest to ogromne oczyszczenie się z tych nieczystych graczy. Rynek teraz będzie o wiele zdrowszy. Dzięki tym upadkom tych wielu firm, tak dużych firm, stracie tych pieniędzy, niestety wejdą jakieś dodatkowe regulacje, które ja nie za bardzo lubię, choć też z drugiej strony nie chciałbym, żeby były takie nieczyste zagrywki z innych firm, no więc te regulacje pewnie troszeczkę pomogą w tym, że nie będzie więcej może takich firm powstawać, ale na pewno dałoby się to też załatwić innymi sposobami niż prawem. Myślę, że i ograniczeniami. Myślę, że właśnie jakieś takie systemy, które byłyby w stanie określić to, co się może dziać z pieniędzmi i tak dalej. Zdecentralizowane jakieś systemy, aplikacje, które chroniłyby nasze pieniądze, pewnie byłyby lepszym rozwiązaniem niż tworzenie ograniczeń przez prawo. Trudno, niestety na pewno rządy po części będą chciały tam wprowadzić swoje regulacje po to, żeby mieć większą kontrolę nad użytkownikami i nad tym, co się dzieje z pieniędzmi, czy nie ma żadnych machlojek i jakichś dziwnych rzeczy. Więc regulacje na pewno jakieś rządowe będą, no już powstają, ale jeszcze raz powiem, dla rynku jest to coś dobrego. Jest to po prostu coś dobrego, jest to duża wartość. I dzięki temu, że właśnie rynek otrząsł się, pozbył się tych złych graczy, to właśnie dlatego ma teraz szansę rozwijać się jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, jeszcze szybciej i powodować to, że jeszcze więcej ludzi będzie przybywało po prostu do tego rynku, interesowało się nim, będzie na pewno bezpieczniejszy po tych upadkach. Będą podjęte na pewno takie kroki jak właśnie Proof of Reserve czy jakieś inne środki, które spowodują, że nasze środki na giełdach będą bezpieczniejsze, a to spowoduje, że będzie większe zaufanie. Jak będzie większe zaufanie, to więcej ludzi przyjdzie, zacznie więcej inwestować, co znowu napędzi nowy cykl i myślę duże zyski dla osób, które po prostu regularnie kupują sobie Bitcoina. Teraz chciałbym przejść do tego, co zamierzam dalej zrobić. Oczywiście zamierzam dalej prowadzić ten stary eksperyment long term, kiedy właśnie został rozpoczęty na samym szczycie hossy, ale też uważam, że to, co się już wydarzyło na tym rynku, to ile procent już spadł Bitcoin i te altcoiny i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście może być jeszcze niżej, jak najbardziej, ale myślę, że jest to bardzo dobry czas, żeby zacząć równolegle kolejny eksperyment. Żeby zacząć kolejny eksperyment i pokazać, co się dzieje z naszymi pieniędzmi, kiedy wchodzimy na BESSie. I będzie to fajne porównanie do tego, kiedy weszliśmy na HOSSie. Będziemy kontynuować to oczywiście i otworzę nowe arkusze, startujące od tego roku dopiero, od zera i po 100 dolarów każdy token tygodniowo. I zobaczymy po znowu upłynięciu całego 2023 roku, jak wygląda portfel ten, na którym gromadzone są środki przez 2 lata, ale kiedy był rozpoczęty na samym szczycie hossy, a jak wyglądają te zakupy i te inwestycje, które zostały rozpoczęte no, na dość naprawdę głębokiej beście. Czy będzie niżej? Nie wiem, nie pytajcie, tego nikt nie wie. Wierzę w to, że ten 2023 rok już będzie dużo lepszy dla krypto i że nawet gdy będzie niżej, to już niewiele i że szybko ewentualnie wrócimy do tych cen, które mamy dzisiaj, jeśli w ogóle będzie niżej. A więc rozpoczynam od 1 stycznia nowe zakupy dodatkowego eksperymentu. Będę prowadził dalej aktualizację, co się dzieje, jakby to wszystko wyglądało, całą kalkulację. Myślę, że warto takie rzeczy robić, zapisywać, sprawdzać to, jakie były ceny przez cały rok, jak to się wszystko odbywało i czy dolar cost average jest dobrym sposobem na to, aby po prostu kupować krypto i dzięki temu pomnażać swoje dolary i być coraz bogatszym. Zobaczymy w tym eksperymencie dalej. Przejdę jeszcze tylko szybciutko teraz na ekran laptopa i pokażę podsumowanie tego roku, a w następnym filmie otworzę nowe arkusze i rozpoczniemy dodatkowy drugi eksperyment i będziemy prowadzić 2 na raz. Jeszcze taką jedną dobrą wiadomością, którą chciałem się podzielić, to tamten eksperyment był rozpoczęty tutaj właśnie, gdzie jestem, czyli na wyspie Phuket w Tajlandii, z tej samej plaży i dzisiaj po roku też tutaj jestem. Także to jest bardzo dobra wiadomość i kolejny eksperyment również zostanie rozpoczęty z
tego miejsca i mam nadzieję, że po roku znowu aktualizacje, oczywiście przez cały rok też będą, ale na sam koniec roku również będę mógł zrobić tak jak dzisiaj też z tego miejsca. Także bardzo bym tego chciał, życzę sobie tego, a wy pamiętajcie, aby śledzić ten kanał, aby zostawiać łapki w górę, zadawać pytania w komentarzach. No i przede wszystkim, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to kliknij teraz subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych filmach. Okej, jestem już na ekranie swojego laptopa. Coś tutaj ważnego chcę wam pokazać, bo jednak troszeczkę na filmie przesadziłem, że rozpocząłem ten eksperyment od samego szczytu, od najwyższych szczytów w historii, jakie miały kryptowaluty. Troszeczkę wprowadziłem w błąd z tego względu, że 1 stycznia, tutaj zaznaczyłem tą pionową linię niebieską, cena Bitcoina była już jednak troszeczkę spadnięta i właśnie chcę pokazać, ile od szczytu do 1 stycznia to już było minus 30%. Cena Bitcoina straciła już 30%, kiedy ja rozpocząłem swój eksperyment. Było to na poziomie 47 tysięcy za jedną sztukę Bitcoina i tak jak to widać na wykresie, było to dokładnie w tym momencie, kiedy przecinają się te dwie linie. A więc te straty, które są na obecną chwilę, nie są aż tak wielkie, gdybyśmy weszli naprawdę na tym samiutkim szczycie, który był tutaj w okolicach gdzieś 11 listopada 2021 roku. Dzisiejsza cena Bitcoina jest bardzo nisko, naprawdę bardzo, bardzo nisko, na poziomie 16 700 dolarów za jednego Bitcoina i mam nadzieję, że jest to już jedna z najniższych historycznie cen, jakie jeszcze kiedykolwiek będzie można zobaczyć na Bitcoina. Życzę sobie i wam tego również. A teraz przejdę jeszcze tylko do arkusza, na którym widać całe podsumowanie. Tutaj widzimy start eksperymentu 1 stycznia z Bitcoinem o wartości właśnie 46 800 mniej więcej. Taka wtedy dokładnie była cena, kiedy robiłem zakup. BNB wtedy kosztowało około 515 dolarów za sztukę, a zakup Ethereum rozpocząłem troszeczkę później, praktycznie prawie po miesiącu, kiedy cena jego była 2000, prawie 400 dolarów. A cena Ethereum na szczycie to była około 4,5 tysiąca dolarów, czyli również tutaj te procenty straty będą troszeczkę po prostu przez to mniejsze. Nie będzie to aż tak wielka strata, gdybyśmy weszli na samym szczycie. Ale z racji, że po prostu ten eksperyment rozpoczął się 1 stycznia, no to takie były ceny, no i tak to wygląda, patrząc na ten eksperyment przez pryzmat tego roku. Fajnie będzie teraz otworzyć nowe arkusze i zapisywać również od zera, od początku nowy eksperyment, tego oczywiście dalej kontynuować, ale na koniec 2023 roku porównać oba eksperymenty i zobaczyć, jakie są straty lub zyski, gdzie zaczęliśmy w 2020 roku, a jakie są straty lub zyski, kiedy zaczęliśmy na początku 2023 roku. Będzie to na pewno bardzo ciekawe doświadczenie i bardzo jestem ciekaw, jak to już będzie obecnie się miało do tego, czy jesteśmy w zysku, czy w stracie i który rok był bardziej zyskowny. Tutaj mam jeszcze takie całkowite podsumowanie kwoty wydanej na zakupy kryptowalut, wartości dzisiaj, jaka jest tych kryptowalut i ile dolarowo jesteśmy stratni lub w zysku i jak to wychodzi procentowo. A więc przejdę na sam dół tego eksperymentu do dnia dzisiejszego i dzisiaj 19 grudnia możemy zaobserwować, że kwota wydana na zakup było to 18 tysięcy, prawie że 200 dolarów, czyli inwestując każdego tygodnia, każdego poniedziałku 100 dolarów w Bitcoina, w Ethereum i BNB, wydalibyśmy 18 200 dolarów, a dzisiaj w przeliczeniu do dolara ta wartość byłaby 12 200 dolarów, czyli minus 6000 dolarów straty, a jest to około 33%. Czyli ten rok 2022 przyniósł około 33% straty, co w przeliczeniu na dolary daje minus 6000 dolarów. Ale patrząc na to, co działo się na rynku, jaki to był straszny rok dla rynku kryptowalut, jak dużo w cudzysłowie złych rzeczy wydarzyło się na tym rynku, jak dużo strachu, jak dużo fudu, jak dużo informacji tak negatywnych, a nasza inwestycja jest tylko minus 33%, to wydaje mi się, że jest to naprawdę bardzo dobry wynik. Jest to oczywiście po części za sprawą tego, że nie weszliśmy na samym szczycie hossy, a druga sprawa, że nasze inwestycje były, jak się okazuje, w miarę bezpieczne coiny, czyli BNB, Ethereum
i Bitcoin. Wiele altcoinów, takich o mniejszych market capach, jest na dzień dzisiejszy po minus 95%. A więc inwestując w te inne tokeny, mogłoby tutaj być dużo więcej na minusie. Ale na szczęście inwestycja była w dobre tokeny, no i możemy pochwalić się stratą na poziomie minus 33%. Okej, w tym wideo to wszystko. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, hej, cześć!